Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części kursu chciałbym kontynuować nową serię rozpoczętą już wstępem do symulacji, która będzie poświęcona cząstkom. I dzisiaj zajmiemy się tym, jak cząstki można emitować, to znaczy skąd się biorą, jak można sterować ich emisją, no i w ogóle różnymi takimi sprawami. Zacznijmy zatem. Aby pracować z cząstkami, należy w obecnej wersji Blendera, która wynosi 2.67.1, przełączyć się niestety do Blender Render, ponieważ Cycles na razie jeszcze nie potrafi renderować cząstek. Cząstki mogą być generowane tylko i wyłącznie z mesha, w związku z tym dodam jakiegoś plane'a, taki zwykły plane, i kliknę w zakładkę z cząstkami. W tym panelu na razie nie ma żadnego systemu cząstek, ale warto pamiętać o tym, że cząstki dodawane są podobnie jak materiały, to znaczy, że na jednym meshu może być więcej niż jeden system cząstek. System cząstek dodaję do plane'a za pomocą guzika plus. Za pomocą guzika minus mogę taki system cząstek usunąć. Jeżeli dodam kolejny system cząstek, to ten system cząstek będzie już zupełnie nowym systemem. Jego wewnętrzne własności będą zapamiętane w czymś, co nazywa się Particle Settings 001. Poprzednie ustawienia, które tutaj miałem przez chwilę zaledwie, można wyciągnąć z listy i to jest ta pierwsza część Particle Settings. Zatem jest to podobna sytuacja troszeczkę do tego, jakbym miał tutaj materiał lub listę materiałów, a w każdym materiale miałbym zestaw tekstur. Tak samo tutaj jest jeden system cząstek, a w nim mam jedno z ustawień możliwych do wyboru. No oczywiście takich ustawień mogę mieć więcej, wystarczy wcisnąć guzik plus tutaj. Takie ustawienia mogę również usunąć, no ale w tym momencie to jest zablokowane, więc należałoby zwyczajnie się przełączyć i wtedy po prostu korzystać z takiego czegoś. Nazwę systemu cząstek mogę zmienić na przykład na cząstki, a nazwę ustawień tego systemu na ustawienia. Jeżeli chciałbym, aby taki system ustawień został zapisany, to albo muszę mieć na scenie mesha, do którego taki system jest podłączony, albo wcisnąć guzik F. Działa to podobnie jak w przypadku materiałów. Teraz zobaczmy, co można zrobić z takim systemem cząstek i opowiemy sobie troszeczkę o tej zakładce Emission, która jest tutaj pierwszą zakładką, z którą się spotykamy. Resztę paneli pozwijam, jest ich tyle. Wystarczy, w tym tutorialu ogarniemy tylko tą część. A więc pierwsza część związana z cząstkami to jest to, jak sterujemy ustawieniami. I teraz w Blenderze w obecnej wersji istnieją dwa systemy cząstek. Jeden system nazywa się emitter, to jest rodzaj generatora. I ten system, jeżeli uruchamia animację, generuje cząstki, które się pojawiają na planie i spadają spokojnie w kierunku ujemnym osi Z. Drugi system cząstek to system, który nazywa się hair, który używa się do robienia trawy, włosów, kamieni, żwiru i innych rzeczy. I ten system to jest system tak jakby już gotowy, to znaczy nie ma tutaj żadnego ruchu, a cząstki przeleciały przez jakąś trajektorię i wygenerowały za sobą pojedyncze pasma włosów. Nie wygląda może to zbyt szczególnie, ale to jest początek. Taki system włosów można następnie skonfigurować i zrobić piękne kudły komuś, na przykład wystające z nosa. Tak czy inaczej, tym nie będziemy się dzisiaj zajmować. Dzisiaj ogarniamy podstawy systemu cząstek w modelu emitter. A więc przyłączę się do emitter. I mam także coś takiego jak seed. Seed jest to zarodek losowy, to znaczy taka specjalna liczba, od której startuje seria następnych liczb, które mają charakter nieprzewidywalny, przynajmniej dla nas, a liczone są w oparciu właśnie o wartość tego pierwszego zarodka tutaj. Jeżeli zmienię seed, to otrzymam zupełnie inny rozkład cząstek generowanych później. Seed może zostać 0, mogę go tu już zmieniać w trakcie animacji. No i teraz czas zajrzeć do tego panelu, który jest tutaj. Emission to jest jeden z najważniejszych paneli związanych z systemem cząstek. Zanim jednak zrobimy coś z tymi cząstkami, to się przełączę może do widoku z góry i włączę widok siatki. W widoku siatki ten plane staje się takim pomarańczowym kwadratem i widać na tym plane jedną, jedyną cząstkę. Oczywiście, jeżeli uruchomię animację przez Shift A, to w tym momencie tych cząstek tutaj przybywa. I te cząstki pojawiają się, znikają, no i wszystko to jest takie bardzo proste. No i jeżeli kogoś to by miało ucieszyć, to mogę ewentualnie spojrzeć na takiego plane'a z boku i widać, jak te cząstki wyskakują do góry, a później spadają. Widać przy okazji takie dziwne zachowanie, które związane jest z tym, że stąd te cząstki pojawiają się znikąd, tak jakby. To jest błąd pamięci podręcznej. Można taki błąd skorygować, zmieniając liczbę cząstek i tu wchodzimy w ten pierwszy suwak, który mamy w zakładce Emission. Jeżeli zmienię liczbę cząstek o jedną sztukę dosłownie, to w tym momencie takiego dziwnego zachowania już nie ma. Jeżeli się pojawi, mogę ponownie zmienić ilość cząstek o 1, no i wtedy znowuż dochodzi do wyczyszczenia pamięci podręcznej i całość przelicza się od nowa. Teraz, jeżeli pracujesz cząstkami, trzeba pamiętać o tym, że pamięć podręczna czasami może przeżyć dłużej niż nam się to podoba i w związku z tym kolejne uruchomienie systemu cząstek może bazować na starych wartościach, na starych ustawieniach.
dlatego czasami nie zobaczymy właściwego efektu, tak jak to było przed chwilą. W tym przypadku mamy system zapamiętujący położenia cząstek, zwany cache'em, w kolejnej zakładce. I jest ten cache zrobiony tak, że co 10 klatek jest zapamiętana pozycja wszystkich cząstek. Dlatego tutaj, na osi czasu, już o tym wspominałem w osobnym tutorialu, mamy taką czerwonawą linię z czerwonymi punktami. Jeżeli w cache'u chcielibyśmy mieć zapamiętane wszystkie położenia cząstek, wystarczy, że step, czy też ten krok cache'a ustawimy na 1. W tym momencie położenia cząstek będą zapamiętywane co klatkę. Teraz uruchomienie tych cząstek spowoduje, że będę miał tutaj taką wyraźną, grubą, czerwoną krechę, która oznacza, że w tym miejscu, na tym obszarze zapamiętałem położenia cząstek, dlatego ich generowanie następuje szybciej. To, co tutaj może jeszcze zwrócić czyjąś uwagę, tych bardziej wynikliwych obserwatorów, to to, że te cząstki podskakują na tym plane, a później spadają. To jest związane z kolei z zakładką Velocity, która jest tutaj, w której mamy ustawienie takie jak Normal na 1. To właśnie powoduje, że cząstki wyskakują do góry w kierunku normalnym, a kierunek normalny dla tego plane'a jest taki jak kierunek osi Z. Można to zobaczyć, jeżeli włączę sobie wyświetlanie normalnych. Wtedy ten niebieski wektor to jest kierunek normalny tego mojego plane'a. Widać to teraz w trybie edycji. Oczywiście, jeżeli wartość normal zmienia na 0, w tym momencie cząstki nie będą podskakiwały do góry. Jedyne, co będą robiły, to się będą pojawiały na tym plane, a następnie będą spadały. Tutaj spadają dlatego, że mamy włączoną grawitację. Wprawdzie miałem mówić o tej zakładce Emission, ale powiem, że grawitację można wyłączyć na panelu Field Weights, czyli wagi pól siłowych, tu są wszystkie pola siłowe. Można dla grawitacji ustawić 0. W związku z tym cząstki będą się pojawiały na plane, nie będą spadały. Teraz widok z góry wygląda w ten sposób. One się tutaj pojawiają, spokojnie na plane sobie leżą, po pewnym czasie znikają. Teraz znikanie cząstek oraz ich pojawianie się, czas tego pojawiania się są określone na panelu Emission. I teraz w tym panelu mamy przede wszystkim liczbę cząstek. W chwili obecnej generowanych będzie 1000 cząstek. Wszystkie te 1000 cząstek będzie generowane od klatki określonej w parametrach start do klatki określonej w parametrze end, czyli na przestrzeni 200 klatek. Od klatki pierwszej aż do 200 cząstki się będą pojawiać. Natomiast w żadnej innej klatce poza tym obszarem się nie pojawią. Dlatego jeżeli chciałbym, aby cząstki pojawiały się w klatce np. od 10 do 20, to muszę wpisać wartości 10 i 20, a później obserwować, co się dzieje. To będzie się działo dość szybko. Tutaj wszystkie 1000 cząstek się pojawi naraz. Bam, no i są. Natomiast te cząstki zaraz potem znikły. I zobaczcie, że znikły począwszy od tej klatki 10, gdzieś do klatki 70 którejś. To jest spowodowane przez to, że czas życia tych cząstek, czyli ich istnienie na scenie, jest określone na 50 klatek. One żyją tylko 50 klatek. Jeżeli dam jedną klatkę tylko i wyłącznie, to takie cząstki będą się pojawiały, ale też będą bardzo szybko znikały, powodując takie chaotyczne miganie. Jeżeli ustawiłbym start i end na taką samą wartość, to w tym momencie cząstki w jednej klatce się pojawią i będą żyły tylko jedną klatkę, więc w następnej klatce znikną. Efekt będzie taki, że po prostu one tutaj migają. Jeżeli ustawię takich klatek ze dwie na przykład, ustawię czas życia 2, to będę miał tych cząstek po prostu w jednej chwili sporo, a później po prostu znikną. Tak to działa. A więc trzeba pamiętać, że liczba cząstek to jest po prostu ilość wszystkich tych obiektów, które będą się pojawiały, natomiast czas ich pojawiania się określony jest przez start i end. Przy czym start nie może być później niż end. Jeżeli spróbuję wpisać tutaj start na przykład 50, a end jest 12, to wartość startowa zostanie zrównana z wartością końcową. Natomiast mogę zrobić start na przykład w klatce minus 10, co oznacza, że cząstki wystartowały tak jakby już 10 klatek temu. Jestem teraz w klatce pierwszej, one już w klatce minus 10 zaczęły się generować. No i będą się generowały aż do klatki 12, także wstępnie mam już tych cząstek pewną liczbę od momentu startowego ujemnego zaczynając. Teraz, aby te cząstki jakoś żyły, to można je generować w ciągu tych kilkunastu klatek. One żyją bardzo krótko, w związku z tym znikają. Jeżeli ustawię czas życia tych cząstek na dłuższy, na przykład na 100, to wtedy takie cząstki wygenerują się w ciągu tych pierwszych kilku klatek, a potem będą nieruchomo sobie siedziały. No i potem znikają. I teraz mógłby się ktoś zapytać, dlaczego one znikają w taki dziwny sposób, że teraz są cały czas, a potem nagle znikają, ale nie wszystkie naraz. One nie znikają wszystkie naraz dlatego, że pojawiają się nie wszystkie naraz. A więc jeżeli jakaś cząstka pojawi się w klatce minus 10 i będzie żyła przez 100 klatek, to zniknie w klatce 90. Natomiast ta, która się pojawia w klatce minus 9, zniknie w 91 i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ustawię sobie start i end na taką samą klatkę i cząstki będą miały żyć na przykład przez 50 klatek, to wszystkie się pojawią naraz, a później znikną naraz.
Bam, znikły. 50 klatek to trwało, w związku z tym po prostu ich nie ma. Gdybym teraz chciał, aby cząstki pojawiały się jednocześnie w jednej klatce, tak jak tutaj określiłem, ale znikały w czasie dłuższego okresu czasu, na przykład w ciągu 20 czy 30 klatek, to w tym momencie ich czas życia ustawiam na wartość maksymalną, która wynosi 50, a następnie zwiększam parametr random. Parametr random równy 0,5 oznacza, że ta wartość 50 może być o połowę skrócona lub wydłużona. Jeżeli wtedy będę uruchamiał system cząstek, to cząstki nie znikną wszystkie naraz, ale będą losowo znikały w taki sposób, aby połowa z nich już nie żyła po dojściu do określonej wartości klatek. Dlatego nie znikają wszystkie naraz. Tak to działa. Jeżeli ustawię sobie random na 1, to w tym momencie czas życia maksymalnie wynosi 50 klatek, ale każda z cząstek może zniknąć już w pierwszej klatce i nie wiadomo która. A więc one będą znikały po prostu przez cały czas trwania ich życia. Jeżeli teraz ustawimy sobie również pojawianie się w ciągu 50 klatek, no to w tym momencie cała animacja będzie trwała około 100 klatek i po 100 klatkach nie będę miał już żadnej cząstki, dlatego że one się pojawiają najpóźniej w klatce 50 i giną po 50 klatkach oraz najwcześniej w klatce pierwszej. Dobra, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Oczywiście tych cząstek może być bardzo dużo, a więc możemy tutaj dodać na przykład ich, nie wiem, 10 razy więcej, aby zobaczyć jak to wygląda. To jest 10 razy więcej cząstek. Możemy dać tych cząstek 100 razy więcej, a więc teraz już jest ich 100 tysięcy. Tak wygląda 100 tysięcy cząstek. Możemy dodać tych cząstek nawet milion. I Blender jest w stanie to wszystko ogarnąć, ok? Jednak widać, że przy milionie cząstek tutaj przez pewną chwilę było już lekko zamulone wszystko i dopiero przy następnych uruchomieniach zaczyna działać z pełną prędkością. Cząstek jest tutaj naprawdę dużo. To jest milion cząstek, teraz losowo znikają, tak jakby parowały. Widać też, że płynność tej animacji pozostawia odrobinę do życzenia, a to dlatego właśnie, że należało wszystkie cząstki wcześniej zapamiętać. Ok, tak to wygląda. Milion cząstek to jest naprawdę dosyć sporo, a czasami trzeba tych cząstek mieć jeszcze z 200 razy więcej. Ok, teraz omówimy następne rzeczy, czyli emisja. Emitować cząstki można z trzech różnych miejsc na takim meszu. W chwili obecnej mam tutaj plane'a i jest on tak ustawiony, aby cząstki emitowane były na jego powierzchni. Także emitują się na całej powierzchni plane'a, dlatego że mam tutaj emit from faces. Jeżeli wybiorę sobie emit from verts, to w tym momencie te cząstki będą emitować się z wierzchołków. Powstają po prostu w wierzchołkach i nic nie widać, ponieważ one stoją nieruchomo w wierzchołku. Zmniejszę liczbę tych cząstek z powrotem do 1000 i spróbujemy stworzyć dla tych cząstek pewne rozproszenie, tak aby one się pojawiały, a jednocześnie na przykład coś się z nimi działo. Na przykład niech zaczną z powrotem spadać, tak jak to było na samym początku. Aby spadały, włączam z powrotem grawitację na 1, więc teraz ja będę generował te cząstki z wierzchołków, to one po prostu z tego wierzchołka wypadają jak takie strumienie łez albo cokolwiek, takie siki 4, dajmy na to. Ok, więc tak wygląda wysyłanie cząstek z wierzchołków. Gdybym tych wierzchołków miał więcej, podzielę teraz mojego plane'a na kilka elementów, wyłączę może normalne, to tych wierzchołków teraz mam tutaj całkiem sporo i cząstki z tych wszystkich wierzchołków sobie elegancko wylatują. Jeżeli miałbym teraz tego plane'a w jakiś sposób zdeformowanego, na przykład część takich wierzchołków byłaby zwrócona ku górze albo nawet jakoś tak ustawiona, to będzie oznaczało, że cząstki będą się generowały również z tych wierzchołków, które są przesunięte. Ale te wierzchołki mają normalną, skierowaną w zupełnie innym kierunku, w związku z tym cząstki powinny jakoś tam z nich wylatywać inaczej. Teraz normalna, czy też ta prędkość w kierunku wektora normalnego jest równa 0. Jeżeli velocity ustawię na 1 z powrotem, to będę widział, że wygląda to w ten sposób. Ze wszystkich normalnych sobie lecą te wierzchołki, że cząstki. Jeżeli spróbuję je przesunąć tutaj na przykład, to będzie jeszcze inny efekt, o tak to wygląda. Więc w ten sposób można sterować generowaniem cząstek. Gdybym miał takie kółko, to mógłbym łatwo zrobić wodę wylewającą się z konewki właśnie za pomocą czegoś takiego. Może zróbmy coś takiego. Dodam na początku zwykłe kółko. Teraz w tym kółku mam tutaj zestaw wierzchołków. Jeżeli zrobię ekstruda i przeskaluję do środka, to te wierzchołki będą się ustawiały tutaj w taki promienisty, ładny sposób. Na przykład o tak. No i nawet nie potrzebuję tutaj mieć tych wszystkich ścian, więc mogę nacisnąć X i wziąć sobie Only Edges and Faces, zostawiając same wierzchołki. Taki mesh nadaje się idealnie jako generator cząstek, przypominając jednocześnie konewkę. Gdybym chciał tutaj poszaleć, to mogę dodać jeszcze na przykład jakiś stożek, ustawić go w ten sposób, przesunąć, tak aby się wydawało, że cząstki będą wylatywały z tego stożka właśnie. Oczywiście to będzie tylko małe oszukaństwo. Teraz cząstki, które dodam do tego mojego mesha zbudowanego z wierzchołków, to będzie system cząstek,
który będzie miał domyślne ustawienia. Jeżeli uruchomię taki system cząstek, to niestety widać, że face'ów w tym moim meszu nie ma żadnych. To są przecież tylko pojedyncze wierzchołki. W związku z tym, wobec braku ścian, z których mogłyby te wierzchołki, czy te cząstki, przepraszam, wylatywać, cząstki będą wysypywać się ze środka mesza. Sytuacja zmieni się, jeżeli nacisnę na vert i będę generował te cząstki, no po prostu z wierzchołków. Ok, tutaj normalne, niestety już nie są dobrze ustawione. Należałoby być może zrobić jakiegoś maciupeńkiego ekstruda. Więc spróbujmy. Ekstrud, przeskalowanie do środka i teraz powinny być już ustawione prawidłowo normalne. Jak widać nie są, ale jest tych cząstek teraz za mało, aby można było cokolwiek sensownego powiedzieć na ten temat, więc może spróbuję jeszcze, jeżeli macie chwilę cierpliwości, ustawić je w ten sposób. No i nic się ciekawego nie wydarzyło, należałoby to wcześniej przygotować, więc może zrezygnujmy z tego mesza, również z tego stożka, wróćmy do plane'a. W plane'ie ten system wierzchołków, to znaczy system cząstek działa teraz w taki sposób, no i niech tak zostanie. Ustawmy sobie tylko tutaj 10. Ok, wysypały się wszystkie, poleciały i tyle widzieli. Może weźmy sobie teraz tego plane'a, ustawmy tak, a może niech będzie bokiem, żeby obserwować jak to wygląda. No i teraz tak. Powiedziałem, że jeżeli zaznaczę sobie vert, to w tym momencie cząstki wylatują w sposób losowy z wierzchołków. I taka jest prawda, ponieważ lecą losowo, to nie wiadomo z którego wierzchołka w danym momencie wyskoczy dana cząstka. Ponieważ jest ich 1000 i wyskakują w ciągu 10 klatek, to z każdego wierzchołka wylatuje losowo 100 cząstek w ciągu 10 klatek. Nie, 10 cząstek w ciągu 10 klatek. No zresztą trzeba było policzyć. O, tutaj widzę błąd kasza się pojawił. W każdym razie teraz, jeżeli one lecą losowo, to z każdego wierzchołka wysypują się tak, jakby leciały równocześnie. Natomiast jeżeli wyłączę taki specjalny checkbox, który nazywa się random, to w tym momencie cząstki będą wylatywały z wierzchołków w taki sposób, w jaki by należało te wierzchołki policzyć. Wierzchołki w meszu mają swoją ustaloną z góry kolejność. I ta kolejność jest używana do tego, aby wygenerować cząstki. Tutaj znowu się coś stało z kaszem. W związku z tym odświeżę go trochę. No i teraz proszę zobaczyć, jak to ładnie leci. Jeżeli miałbym tutaj znowuż więcej wierzchołków i byłoby kilka podziałów, to w tym momencie generowanie cząstek wyglądałoby jakoś tak. Jeżeli dałbym więcej klatek, na przykład 50 i więcej cząstek, tak przynajmniej z 10 razy, to wtedy mógłbym obserwować całkiem ciekawe zachowanie. Z tych wierzchołków cząstki by się po prostu wysypywały jakoś w ten sposób. Aby to można było lepiej zobaczyć, jak one się pojawiają, wyłączę dodatkowo jeszcze pola siłowe i zobaczmy tego plane'a z boku w trybie podglądu włosowego. Cząstki pojawiają się tam, gdzie były wierzchołki i to odbywa się w jakiejś takiej z góry nieokreślonej kolejności. Weźmy sobie może tutaj 10 klatek i zobaczmy, jak to wygląda. Jest teraz szybciej. Jeżeli teraz wezmę sobie, posortuję te wierzchołki przez Ctrl V i na przykład Sort Vertices i weźmy sobie View Z Axis, czyli tą oś, którą teraz widzę jako Z, to w tym momencie numery tych wierzchołków się zmieniają. I wtedy generowanie odbywa się w zupełnie innym kierunku. Jak widać, tutaj nastąpił błąd kasza, sam z siebie ciekawy, więc troszeczkę kasza odświeżymy, zmieniając liczbę cząstek o 1. Mogę też zmienić troszeczkę czas ich generowania. Proszę zobaczyć, że teraz one się pojawiają w taki dziwny sposób, ale jest to pewna tendencja zachowana. Jeżeli dodam więcej podziałów i jeszcze raz przesortuję wierzchołki, no to teraz będzie jeszcze inny efekt. Proszę zobaczyć, cząstki pojawiają się na plane'ie w taki sposób. One oczywiście z tego plane'a by się wysypywały, gdyby mogły. Natomiast teraz mam wyłączoną grawitację, dlatego się... O, sypią się jednak, także spoko. Grawitacja jest wyłączona, a ponieważ jest ustawiona prędkość normalna na 1, to one będą sobie leciały. Sam efekt jest dosyć ciekawy i związany jest po prostu z generowaniem cząstek w taki albo w inny sposób. Jeżeli cząstki, czy też raczej jeżeli wierzchołki, które tutaj są, posortuję w jeszcze inny sposób, na przykład za pomocą cursor distance, w tym momencie będę miał zupełnie inny rozkład. I cząstki wtedy będą generowane na tym plane'ie, w wierzchołkach, ale w taki rozszerzający się śmieszny sposób. To też może fajnie wyglądać. Ok? Leci mi teraz taki stożek jakby. Wszystko dlatego, że one generują się w określonych miejscach, w określonej kolejności. Oczywiście możliwych jest jeszcze innych rodzajów sortowania kilka. Jeżeli posortuję wierzchołki, dajmy na to jako materiał, czy też zaznaczone, czy je wylosuję, czy odwrócę kolejność, wtedy mogę uzyskać jeszcze inne efekty związane z generowaniem. Teraz lecą z wierzchołków. Ok? Dopiero później leci coś takiego, taki jakby... taka elipsoida się tworzy jakby z tego. Więc w ten sposób można generować wierzchołki, znaczy cząstki z wierzchołków. Oczywiście włączenie tego checkboxa random powoduje, że one lecą z wszystkich wierzchołków po prostu chaotycznie. Nie ma tutaj większej filozofii, po prostu dostaje taki jakby sześcian w locie.
Taka sama sytuacja jest w przypadku faces, ale w przypadku ścian mam trochę więcej możliwych opcji. Teraz przyjrzymy się dokładnie tym opcjom związanym ze ścianą. Ze ścianami, o może tak powiem. Więc tak, generowanie ze ścian odbywa się teraz w taki sposób. Cząstki sobie wylatują, elegancko coś się tam z nimi dzieje i nie ma żadnego problemu. Normal może ustawię na 0, aby one zatrzymywały się na planie. Jak widać, te cząstki, które są na planie, zwiększę jeszcze czas życia, na przykład do 200 i zmienię ilość cząstek, aby odświeżyć cache, one ustawiają się w takim pewnym wzorku. Mimo tego, że mamy tutaj zaznaczone random. Random powoduje, że cząstki ustawiają się losowo. Jeżeli random wyłączę, w tym momencie dochodzi do pewnego rozkładu równomiernego i każda ze ścian generuje te cząstki niezależnie od pozostałych i po kolei. To również jest związane z tym, jaka jest kolejność ścian w tym meszu. Ściany można również posortować, naciskając Shift F i mamy tutaj Sort Faces. Jeżeli posortuję ścianę na przykład według odległości od kursora, to powinien mieć teraz troszeczkę inny efekt związany z generowaniem cząstek i proszę bardzo, tak teraz się generują cząstki na planie. Całkiem zabawna, sympatyczna rzecz. Oczywiście, jeżeli włączę random, to wszystko generuje się naraz. Natomiast ten rozkład cząstek uzyskiwany podczas generowania losowego to jest coś, co również można zmienić. I obecnie mamy takie coś jak Event Distribution. Event Distribution oznacza, że rozkład cząstek na poszczególnych ścianach w tym planie jest wszędzie jednorodny, jest taki sam. Jeżeli miałbym innego plane'a, na przykład takiego, który teraz sobie obrócę, weźmy sobie, obróćmy go jeszcze w osi X, może inaczej, o, dobrze. I do takiego plane'a dodam system cząstek, który jest generowany na ścianach. W ciągu 200 klatek, one żyć będą też 200 klatek, dajmy na to. To w tym momencie, jeżeli wyłączę ten rozkład równomierny, to cząstki będą oczywiście się jakoś tam pojawiać, ok? To jest zupełnie losowy rozkład. Natomiast jeżeli ten plane będzie podzielony w jakiś sposób, rozetnę go na przykład o tak i tak, to w tym momencie ten rozkład już nie będzie taki sam, ponieważ są na tym plane obecnie cztery tak naprawdę ściany. Każda z tych ścian ma inną powierzchnię. Ok? I teraz na każdej z tych ścian generuje się dokładnie taka sama ilość cząstek. Generuje się taka sama ilość cząstek dlatego, że wyłączyłem ten parametr Event Distribution, a więc nie mamy równomiernego rozkładu. To jest rozkład taki sam na każdej ścianie. Więc generowanie wygląda właśnie w taki sposób. Jeżeli będą się szybciej miały wygenerować, na przykład od razu, to wygląda tak. Zatem każda z tych ścian w planie ma różną powierzchnię, ale taką samą ilość cząstek, co zmienia gęstość tych cząstek. Jeżeli zaznaczę sobie Event Distribution, w tym momencie ten rozkład jest mniej więcej równomierny. Oczywiście tutaj znowu jest problem z cache'em, więc go szybciutko zresetujemy. OK? Tak to wygląda. Tak się teraz generują. No i oczywiście ten rozkład jest najbardziej równomierny tam, gdzie jest duża powierzchnia. Tam, gdzie jest mniejsza powierzchnia, to już z tą równomiernością jest różnie. Oczywiście można próbować ustawić inny seed i zobaczyć, co będzie. Już dostałem inny rozkład. Oczywiście znowu trzeba odświeżyć cache'a. Ale to nie ma większego znaczenia tak naprawdę, jaki będzie ten cache i jaki będzie seed. Chodzi o ogólną tendencję. Więc teraz, jeżeli wyłączę jeszcze dodatkowo random, to cząstki będą się pojawiały na tych planach nie losowo, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ jest teraz równomierny rozkład. I ostatnia rzecz, którą tutaj można powiedzieć na temat tego losowania, czy też generowania cząstek na ścianach, to jest sposób generacji. I teraz mamy generowanie w postaci takiej rozproszonej. To znaczy, jak te cząstki się rozkładają na pojedynczej ścianie. Jeżeli będę miał nierównomierny rozkład, tak jak to przed chwilką było widać, o taki na przykład, to ten rozkład tutaj jest teraz określony jako parametr zwany roztrzęsieniem lub rozrzuceniem, jittered. Jeżeli włączę sobie na przykład jedną cząstkę na ścianę, to na każdej ścianie takiego plane'a będę miał jedną cząstkę. Jeżeli tych cząstek będę chciał mieć więcej, na przykład 2 lub 3 lub 4, to na każdej ścianie będę miał 3 lub 4 cząstki, dokładnie tyle, ile ustawię. Oczywiście, jeżeli zrobię event distribution, w tym momencie to już nie będzie takie proste i się ta sytuacja może trochę zmienić. Ale z tego, co widzę, to tutaj jest nadal tak, że na tych ścianach jest gęściej, które mają mniejszą powierzchnię. Tak czy inaczej, ten jittered to jest bardzo fajna opcja, która pozwala na uzyskanie takiego specjalnego rozkładu na tych planach, który będzie po prostu jakoś tam fajnie ustawiony. Może teraz usunę te ściany, zostaniemy tylko przy tej jednej. Więc mogę zrobić coś takiego, żeby cząstki się pojawiały w ilości, dajmy na to 10 na ścianę i tyle. I one będą
z tej ilości sobie spokojnie leciały. Weźmy może od początku całą animację, tak to wygląda. Gdybym miał tutaj teraz 100 klatek, to z tych miejsc one będą po prostu się generować. Tak to będzie działało. Oczywiście, jeżeli ustawię sobie na przykład 3 cząstki, to wtedy będą leciały z tej ściany tylko z 3 miejsc. No i oczywiście seed określa, które to będą miejsca, a więc zmieniając seed, mogę mieć różne miejsca generowania cząstek z pojedynczej ściany. Oczywiście, jeżeli dam tutaj bardzo dużo tych cząstek na ścianę, na przykład 100, wtedy cząstki lecą ze 100 miejsc, no i ponieważ jest ich stosunkowo niewiele i generują się przez 100 klatek, przepraszam, to w tym momencie nie są to strumienie, a taki dosyć rozproszony, powiedzmy sobie, duży ciąg. Jeżeli dam ich na przykład 100 razy więcej, w tym momencie mam strumienie, ponieważ jest ich wystarczająco dużo na 100 klatek, aby stworzyć takie jednostajne łańcuchy. Oprócz tego, że mam sposób generowania cząstek ze ścian, taki rozproszony w oczkach jakiejś takiej wirtualnej siatki, to mam jeszcze takie coś jak jittering. To jest sposób rozproszenia na siatce. Jeżeli będę miał na przykład wszystkie wygenerowane w jednej klatce, tak jak teraz chcę to pokazać, o, weźmy sobie taki pattern, taki wzorek, ustawię się w pierwszej klatce, to teraz te cząstki stoją akurat tak. Jeżeli dałem tych cząstek więcej, to one się będą ustawiały w taki w miarę jakiś regularny wzór. I teraz regularność tego wzoru można określać za pomocą parametru jittering. Jeżeli jittering będzie równy 0, to w tym momencie będę miał jakiś taki wzór. Natomiast jeżeli zacznę zwiększać ten parametr, to efektywnie te cząstki będą się przesuwać, tworząc mi troszeczkę inny rodzaj wzoru. I teraz generowanie, zależne od tego parametru, będzie powodowało, że nie tylko te cząstki będą w pewnych regularnych odstępach, ale również mogę przesunąć te cząstki po prostu po planie. Jeżeli ustawię jittering w innym miejscu, proszę zobaczyć, jak one się teraz zachowują. Zmieniają swoje położenie i im jittering jest większy, tym jest więcej takich losowych miejsc, z których takie cząstki mogą zostać wygenerowane. Ok, teraz lecą wszystkie naraz. Ustawmy sobie znowu 100 klatek. Zobaczmy. Teraz to wygląda w ten sposób. Jeżeli zmienię ten parametr, to cząstki się będą generować z jakichś innych miejsc po prostu. Ok. Wydawało mi się, że ten jittering określa, kiedyś przynajmniej to tak działało i widziałem, że tak działa, że jittering określa po prostu pewien szczególny wzór, który tutaj jest, ale ten wzór niestety teraz nie daje się odtworzyć, więc zostaniemy przy tym, że po prostu zmienia się tak losowo położenie cząstki podczas jej generowania. Inny sposób generowania cząstek z powierzchni to random. Jeżeli cząstki generują się losowo, no to generują się losowo i po prostu leci taki grubaśny strumień, jakby po prostu strzelił z dowolnego miejsca. I tyle. Natomiast jeżeli załączę sobie taką opcję jak grid, w tym momencie cząstki generują się w postaci takiego równomiernego ustawienia, w sensie siatki. Proszę zobaczyć, one wszystkie powstają jakby w takich, powiedzmy sobie, odstępach. I te odstępy są ułożone regularnie. Grid tutaj ma również swoją rozdzielczość. W tym momencie to jest rozdzielczość 10 na 10. Jest 10 cząstek w jednej osi, 10 w drugiej. I to można zmienić, ustalając po prostu inny podział powierzchni. Na przykład weźmy sobie 5 na 5. Uruchomimy symulację od początku. I teraz mam po prostu cząstki generowane w takim kwadracie 5 na 5. Całkiem przyjemna rzecz. Natomiast gdyby komuś nie wystarczała, to można jeszcze zmienić układ tych cząstek, powodując, że doda się do nich pewna losowość. To znaczy, że wtedy będą generowane w taki sposób, że ten rozkład nie będzie już taki równomierny. O ile wtedy stały w idealnie równych odstępach, teraz już są poprzesuwane i na to wpływa ten czynnik random, ten czynnik losowy. Także całkowicie losowe ustawienia uzyskuje przy włączeniu random na 1. Oczywiście przy wszystkich tych opcjach można włączyć sobie także na przykład odwrotną siatkę. Cząstki będą powstawały wtedy w inny sposób, random zmniejsze, ustawimy sobie tutaj 10 i zobaczymy, o teraz się nie chcą generować. Jak widać ich ilość również pozostała nieaktywna, ciekawe dlaczego, weźmy sobie, wyłączmy to. Wygląda to, że nie wiem do czego służy invert grid, zaraz zobaczymy. No właśnie, tutaj jest odwrócenie tego co jest traktowane jako obiekt, a co nie jest traktowane jako obiekt. Myślę, że do tego wrócimy, jeszcze wyjaśnię sprawę i dodam to w innych tutorialach. A sama siatka, według której się cząstki generują, czyli ta regularna teraz, może zostać zmieniona na siatkę heksagonalną. Jeżeli włączę sobie hexagonal grid, w tym momencie cząstki układają się w coś takiego, co tworzy nam sześciokąty na płaszczyźnie. Całkiem fajna opcja. Może się do czegoś przydać, a z raz w życiu, czy dwa razy w życiu z tego skorzystałem.
Ostatnia opcja to jest generowanie cząstek za pomocą objętości. W przypadku generowania objętości losowego z równomiernym rozkładem cząstki będą generować się po prostu z całego plane'a. Tutaj objętość tego plane'a jest tak naprawdę 0, bo to jest płaska bryła. No ale gdybyśmy mieli tutaj jakąś sytuację taką, że byłaby pewna objętość dostępna, na przykład taka, to w tym momencie cząstki generowałyby się w tej właśnie objętości. Zmieńmy ich liczbę teraz i wygenerujmy. Jak widać teraz generowanie następuje gdzieś tam wewnątrz, no ale one lecą, dlatego że jest ten normal włączony. Jeżeli wyłączę normal, cząstki się będą generować tu wewnątrz w całej objętości oraz oczywiście na planie. Weźmy sobie może zwykłego cuba. Gdy dodam do tego cuba system cząstek i wybiorę ustawienia, które były poprzednio, to był particle settings 003. Mam tutaj ustawione generowanie objętościowe, losowe. Jeżeli teraz wygeneruję cząstki, one będą gdzieś tam we wnętrzu tego cuba. Tego typu generowanie objętościowe cząstek jest bardzo przydatne na przykład do tego, żeby robić materiały, które są przestrzenne. Blender wspiera tego typu materiały i cząstki są tutaj dobrym źródłem danych punktowych, które można później narysować za pomocą materiałów wolumetrycznych. Cycles tego jeszcze nie wspiera. Więc gdybyśmy chcieli robić jakieś chmury, ogień, dymy, jakieś zawiesiny zaczepione czy zawieszone w wodzie lub cokolwiek, co ma swoją własną objętość, to w tym momencie niezbędne nam będzie generowanie cząstek objętościowe. Jest to super sprawa, jednocześnie może być złożona i skomplikowana obliczeniowo. Ok, ostatnia rzecz, która została do wyjaśnienia, to jest Use Modifiers, tak? Jest to nowa opcja, której nie widziałem wcześniej. I mamy tutaj emituj cząstki z mesha z modyfikatorami zastosowanymi. No, weźmy sobie teraz na przykład, dodajmy jakiś mesh. Na początku ustawię sobie face'y, random. Weźmy sobie to, tak zróbmy. I teraz jeżeli do takiego mesha dodam na przykład modyfikator subsurf, to ten modyfikator subsurf oczywiście skroi mi tego mesha na pół, poprzecina ściany i zaokrągli to, co powstało. Cząstki natomiast będą się generowały w taki normalny sposób, no akurat teraz powierzchniowo, ponieważ kazałem generować na ścianach. Jeżeli jednak zaznaczę sobie Use Modifier Stack, to w tym momencie, niestety muszę chyba odświeżyć cache'a, o nie widzę, żeby to działało. W tym momencie powinno być generowanie takie, jakbyśmy mieli siatkę wygenerowaną przez modyfikatory i zastosowaną. Zobaczymy jeszcze, czy nie ma tutaj jakichś szczególnych opcji. Trzeba używać tego samego poziomu subsurfu dla viewportu i renderu dla właściwych rezultatów. Weźmy sobie, sprawdźmy. No widać, że tutaj subdivisions jest na 1, powinno być na 2. I jednocześnie weźmy sobie ten system cząstek, który dodał się jako modyfikator, bo on się tak właśnie dodał. Przesuńmy go na sam koniec. Więc na początku mamy subsurf, a potem jest system cząstek. Wrócę, wyłączę modifier stack, zobaczymy jak to działa. Jak widać teraz, mamy generowane cząstki na powierzchni, co jest dosyć normalne. Ok, spróbujmy w takim razie zmniejszyć rozdzielczość i dodać jeszcze modyfikator bevel. Zobaczymy co będzie, jeżeli bevel będzie tutaj, czy ten system będzie od razu działał, czy będzie trzeba coś zmieniać. Jak widać, efekt jest teraz zupełnie inny. Dziwnie to się zachowuje i moim zdaniem przypomina to trochę błąd. Sprawdźmy zatem, czy ten Use Modifiers tak działa. Zobaczmy. No jak widać, w tym momencie to pomogło. Oczywiście są tutaj pewne problemy związane z ilością cząstek generowanych na poszczególnych ścianach, ale niemniej jednak jest to zupełnie inna opcja, zupełnie inne działanie. Wyłączę. Jak widać, tu nie jest za dobrze. Odświeżymy cache. Nic nie pomaga. W związku z tym ten checkbox, czy też jego istnienie jest tutaj uzasadnione. Ok, więc myślę, że tyle na temat generowania cząstek można byłoby powiedzieć na wstępie. No i cóż, będzie trzeba robić następne tutoriale i poznawać ten system troszkę dalej. Mam nadzieję, że na razie z grubsza o tym wszystkim opowiedziałem. I tak nie wyczerpałem wszystkich możliwości, w związku z tym pewnie jeszcze sporo rzeczy podejdzie do tego tematu następnym razem. Dziękuję za uwagę, zapraszam po więcej. Do zobaczenia.